to jest przykład reklamy niedozwolonej, za którą Straż Miejska kiedyś mi dała na przykład mandat. Wprawdzie to była inna reklama, nie tego sklepu, Kofic, nie teatru, a dotyczyła w kampanii wyborczej tego, co źle, bezprawnie robi prezydent Truskolaski. Dlatego Straż Miejska takich reklam nie lubi, a inne toleruje. Jak z tego widać. Nasza reklama została natychmiast schowana do garażu Straży Miejskiej, żeby jak najmniej ludzi mogło przeczytać treści zawarte w tej reklamie. A tutaj, jak widać, reklama sobie stoi, Straż Miejska jej nie odcina, nie chowa, nie ukrywa. Nie ma żadnego postępowania mandatowego.